Nadszedł ten dzień na Palionowie, w którym muszę zostać doktorem. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybsor, jak widzicie, jestem na Palionowie. Znowu tam jakiś pies w ogóle stoi z tyłu, się na mnie patrzy. Ale jak widzicie, jestem w fartuchu, w końcu jestem, prawda, tym obiecanym doktorem, tym naukowcem minecraftowym, w którym będziemy odnajdywać rzeczy lepsze i lepsiejsze, po prostu, że tak to ujmę. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie możecie zostawić łapkę w górę, bo łapkę w górę zostawiają tylko silni zostawiają, słabi nie zostawiają łapki w górę, więc jak jesteś silny, to zostaw łapkę w górę i udowodnij, że jesteś taki, kurde, potężniak, a nie, że jakiś tam, kurczę, prawda, że masz zamiast rąk witki od golfa na przykład, nie? Dobra, w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy na Palionowie. Aha, czekaj, bo ja powiedziałem tylko łapkę w górę. Jeszcze możecie zostawić subskrypcję, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam jakieś troszkę ponad 2000 obserwujących, aczkolwiek może jak to oglądacie, to już jest mniej niż 2000, więc bardzo mi będzie miło, żeby zostawić łapkę w górę, gdzieś podejdziecie film, ponieważ wtedy mam szansę w szybkim tempie i to jeszcze przed świętami. Mam nadzieję, że uda się przed świętami wbić 100 tysięcy subskrypcji na kanale, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Dodatkowo są streamy na Twitchu, nie codziennie, ale nie robię więcej niż jeden dzień przerwy, więc wbijcie tam. Tak można powiedzieć, że co drugi dzień jest stream, więc zachęcam, proszę wbić i tam razem ze mną sobie pograć w różnego rodzaju gierki, prawda? Link jest oczywiście w opisie, zapraszam. A i dodatkowo, ostatnio mówiłem, o to jest, patrzcie ile informacji jest, ale mam nadzieję, że zapamiętacie wszystkie. Ponieważ ostatnio mówiłem, że tutaj zacznę robić jakieś Among Usy, reakcje i tak dalej. Ale doszedłem do wniosku, że w sumie to mój kanał Szczypson Plus się marnuje. Tutaj najbardziej chcecie Minecrafta, więc jeżeli tutaj są osoby, które chcą po prostu oglądać Among Usa, to zapraszam na mój drugi kanał, tam po prostu będę go wrzucał, ponieważ tutaj po wyświetleniach widzę też, że nie jesteście za bardzo zadowoleni z tego Among Usa, że wolicie tutaj oglądać zdecydowanie tego Minecrafta, więc tutaj będzie ten Minecrafcik dalej póki co, a Among Usa po prostu będę robił na plusie, więc tam zapraszam, tam już dzisiaj będzie odcinek. Po nagraniu od razu wrzucam odcinek na kanał na plusa, więc wbijcie tam, tam już odcinek z Among Usa na was czeka. Dobra, w każdym razie słuchajcie, wróćmy do tego, co się dzieje tutaj w Minecrafcie, bo już troszkę kurczę, prawda, 2,5 minuty tutaj gadam o głupotach. Więc słuchajcie, musimy zajść sobie koniecznie do klona, ponieważ ostatnio dałem mu taki specjalny strój. Znowu mam tu duszno, czekajcie, muszę sobie wiatraka odpalić, bo już się poce przy tych nagrywaniach. W każdym razie, ostatnio dałem mojemu klonowi strój, ponieważ jak widzicie, ja jestem doktorem, ale musiałem też mu coś dać, no bo on w końcu ze mną będzie współpracował. Więc dałem mu strój i idę zobaczyć, jak on w tym wygląda, ponieważ kazałem mu się w to przebrać na dzisiaj, bo ja do niego przyjdę. No i kurczę, zobaczymy, jak on się w to ubrał i jak to wygląda na nim, jak to na nim leży. Założę sobie flaki, żeby tam szybciej być w każdym razie. No i za chwilę wam też za chwilę wam też pokażę, jak wygląda aktualnie laboratorium, bo troszkę się pozmieniało, troszkę żeśmy tam pobudowali właśnie, troszkę pozmienialiśmy, więc myślę, że spodoba wam się. Tak, mam nadzieję, że wam się, kurczę, laboratorium do jasnej ciasnej spodoba. No. Dobra, wbijamy tutaj na dół do klona, zobaczmy, co on tutaj robi. Halo, klon, jesteś tu? Halo? Halo. No, gdzie jesteś? Nie wchodź. Czemu? Przebieram się. No, to dobrze. I jak tam, jak to leży? Czekaj. Nie, no stary. No co? Wchodzę, co? Wchodzę. Nie, wchodzę. Nie wchodź. No chodź, pokaż się. Nie, wygląda w tym jak głąb jakiś, jak jakiś przestrzeń. Nie, ale musisz, stary, to jest odpowiedni strój, w którym trzeba pracować w laboratorium, no nie możesz tym nie wyjść. No dawaj, pokaż. Zobacz się. No i widzisz. Kurde. Ja cię sunę. No śmiesznie w tym wyglądasz. No ale cóż, co ja ci mogę powiedzieć? No co ja ci, to wyglądasz. Czekaj, porównajmy to do czegoś. No, zakonserwowany tost. No właśnie, patrz, ty wyglądasz tak, taki rozmoczony. Maja house. Dobra, no, nic. Że musimy mieć swój pokój. Dobra, no. I co? Co mówisz? Jak taki rozmoczony tost wygląda. Czemu rozmoczony? No nie wiem, taki kolor i tak dziwnie ogólnie. Kolor jest normalny, nie wiem, o co ci chodzi. Kolor jest żółty, żółty jest bardzo fajny. Mięśnie podkreśla, nie? No dobra. Mięśnie. To nie są mięśnie, tylko ci się kurtka, kurde, za duża jest i się nagięły te. Dobra, chodź, lecimy do laboratorium. Pastor, chodź tu jeszcze, tędy, chodź. Gdzie? Chodź, a tu co to są za drzwi? O właśnie. I się. O kurczę, ale tu wpadły normalne modyfikacje. A, do tej wieży! A jak na górze poprawione? No, o kurde, ile on... Ona nie była taka wysoka chyba, co? No nie była. Ja cię sunę, ale tu masz widoki. No dobra, no dobrze wygląda ta wieża, dobrze to wygląda ta wieża. Powiem ci... O! Ty, ale tu jest ryzyko spaść.
Ale tam nie gadaj. Ja już dobra, dobra. Nie no, ale powiem ci... Klasa, klasa sama w sobie, no ładna wieża, podoba mi się ta twoja wyspa, powiem ci szczerze, ładna jest. Ja wiem. Naprawdę, a jak ty oceniasz mój outfit dzisiejszy? Nie, no twój outfit jest dużo lepszy niż mój na pewno. No a patrz jakie mam moksy. O, jeszcze je założył, chłop. No jeszcze je mogę zakładać i ściągać normalnie, tak o. Bo to jest potrzebne do normalnie, ten, dobra. Czekaj, czekaj, musimy przepłynąć. Ej, czy ty możesz tą krowę wyciągnąć z tej łodzi? Twoje krowy z... właśnie, no dobra, tu Kasia, są jeszcze... Kasia. Czekaj, to jest Kasia? Kasia. Ten to jest jakiś, nie wiem, dobra, dobra, nieważne, chodź tu, chodź tu, zostaw Kasię, zostaw se... Z krową płynie, z krową na plecach, dobra, chodź. Niektórzy pływają ze starym na plecach, ja ze starym. Ale powiem ci, że widziałem jakiś czas temu filmik na YouTubie, na którym było coś takiego, że ktoś jechał z krową nie w maluchu to było, ale w aucie, no normalnie do auta wpakował krowę i jechał z nią na bagażniku. Dobra, chodź, krowa se normalnie tu siedzi, tylko mam nadzieję, że ona się nie utopi, nie wypadnie z tego. Dobra, chodź, lecimy do laboratorium, bo się kapkę pozmieniało. Kapkę się pozmieniało, trzeba to pokazać ludziom, trzeba, no wiem, ale trzeba to pokazać ludziom, co się pozmieniało, bo tu są, prawda, wielkie zmiany. Dobra, o kurczę, co? Zacznijmy od lab, moja robota, sam przykręcałem. No tak, było kręcone, ale no... Chodź tu. Co? O. O kurde, to wydaje dźwięk! Tak. Ale jazda, ale jazda. W pomieszczeniu jest. No. Jakiegoś ten, o tutaj, zasilanie całej naszej tutaj... Tak. ...laboratorium. Tak, dokładnie. I tu jest jakiś wyciek lekki. Gdzie jest wyciek? Trzeba to poprawić. O tutaj... O nie, wyciek! Mamy wyciek, dobra, no ale mam nadzieję, że to nie szkodzi póki co. Płytki są dodane normalnie. No. I tu mamy zejście na dół, tu odpady wyrzucamy. Tak, tylko... to już było. I tu też jest patch. Aha. Kurde, tu jest strach się zbliżać do tej krawędzi, co? Nie, kurde, no. Tu już nie ma powrotu, jak tam spadniesz. No to już jest... W sensie ja bym krzyczał już... Ejo! To już wszystko, no, to bym krzyczał, tutaj, dobra. Tutaj mamy ten, to... Tak. Nie, no dobrze to wygląda, powiem ci, dobrze to wygląda. Tu to wszystko, no, tak, no powiem ci tak, no, tak. Jak to się nazywa? Reaktory. Czy jakoś tak? No, dobra. No, załóżmy, to, że to reaktory. Nie, to było... No się inaczej nazywało, nieważne, no. Kurde, też nie pamiętam, tutaj też był oczywiście dzwoneczek. On będzie dzwonił, a nie, dobra, myślę, że w nieskończoność. O, tu jest moje stanowisko z lewej, a tu szczypsona tak, stanowisko. Tu jest moje, ja mam laptopika, prawda, i tak dalej, tutaj wszystko jest... obserwacje i nagrywamy pacjentów. Tak, będziemy nad tym pracować, ale chodź dalej, chodź, wejdźmy tam, idź tam, ja ci otworzę najpierw. Musisz się zdezynfekować jako pierwszy. Gotowy? Tak. Dobra, gotowy. Dezynfekuję. Dobra, idź dalej. Ty, ale wiesz co jest zaleta tego stroju? Nie śmierdzi już to. No widzisz, kurde. Dobra, ja tam chyba nie mogę wchodzić bez takiego stroju jak ty, co? Czy mogę? Nie no, chyba te okularki gdzieś tam jakoś chronią, nie? Tylko nie no, ale same oksy? No dobra, w sumie już raz przechodziliśmy przez to, dobra. No. Dawaj. Dobra. Dobra, ja tutaj mam wstęp, ale czekaj, ale patrz. Tam masz tylko ty wstęp, tam tylko ty. Dobra. Tak, dokładnie. Dobra, ale czekaj. Bo chodź, bo chciałem ci coś pokazać. Widzisz ten telewizor, on tutaj nie był. To jest nawet niespodzianka dla ciebie. Uuu, a to jest tablica interaktywna, stary. No, bo tablica interaktywna albo telewizor pasuje. Tu możesz siąść i, prawda, dobra, oglądać. Włącz telewizor, włączam, no. Włączam, stary, włączam. No. Ej, leci! Leci normalnie, ty! Ale jazda. Dobra, oglądamy. Witajcie, z tej strony Zbyszek. Dziś nadaję komunikat, w którym chcę was poinformować o tym, że właśnie w waszą stronę leci meteoryt. Nie macie jednak czasu się przejmować, jest na tyle mały, że nic wam nie zrobi. Ale jest w nim coś, czego bardzo potrzebujecie, by walczyć z tymi, których najbardziej się boicie. Tyle ode mnie, bez odbioru. Zbyszek. Ej, stary, słyszałeś? Słyszałeś to? Co jest grane? Co jest? Jakiś meteoryt w ogóle? Jo! Co to było? Ale walnęło, nie? Ale walnęło. Ej, czy to był ten meteoryt? Nie.
Stary, znowu jakieś dziwne rzeczy, już mam... Dobra, stary, ale musimy stąd wyjść po ten meteoryt. Czekaj, ja wychodzę pierwszy. Dobra. Weź tam... Nie, no co ty robisz? Cofaj. Musisz zdezynfekować. Aż się alarm włączył. No... Dobra, czekaj, idę dalej, już teraz wchodź ty, będzie dezynfekcja robiona, uwaga. Jest dezynfekcja, dobra, chodź, lecimy w takim razie na ten meteoryt, zobaczyć co tam jest, ale kurczę stary, jest na tym, tak, słyszałeś co ten powiedział, co Zbyszek powiedział, że jest tam coś, co pomoże nam walczyć z tymi, których się boimy? Nie, walczyć, jak on to powiedział? Który najbardziej się boimy, czy coś takiego? No, Nie pamiętam, no ale to trzeba tak zamknąć, bo to jest tutaj troszkę lekko zbagowane. Dobra, chodź, czekaj, gdzie ten meteoryt walnął? Stary, czekaj, tu się jakoś świeci, kurczę, tu jest jakiś creeper. Czekaj, muszę go pokonać, dobra, pokonałem creepera. Nie wybuch, nam tu coś się świeci. Ej, stary, jest meteoryt, normalnie. Jest meteoryt, patrz. O kurde, faktycznie. Ale dzicz. Czekaj, podchodzę do tego, co? Czekaj, wskakuję na to. Już nie mam super mocy, nie straszy mi ten blok. Ej, w środku jest skrzynka! Ender chest tam jest! Czekaj. Widzisz? Ej, a to, co ci... Dobra, ja otwieram, sorry. Nic tu nie ma. Jak nic nie ma? Jest! Co ty gadasz? Patrz, tu aha, książka. To jest Ender chest, tutaj. No, patrz, czekaj. Kurde, bije! Aha, to nie zombie jak ci bije, tylko stanąłeś sobie na magmę. Nie, dobra, wracamy do laboratorium, nie ma co tutaj siedzieć, to jest... Ej, stary, czekaj, ja wezmę może ten zielony blok. Ja go wziąłem, ale dobra, bierz, no. Ale chodź. Przyda się. Ej, bo kurde, goni cię mały. Taki tu, patrz. Skurczybąk. Dobra, już. O, wracaj szybko, wracamy z powrotem, bo tu nie wiadomo jakie skażenie teraz jest tutaj na zewnątrz od tego meteoryta. Szybko wracaj sobie z powrotem. Chodź. Zaraz, czekaj, wziąłem tą książkę. Tam była książka w ogóle, stary, w tym. Venomix, receptura. Ej, stary, jakiś Venomix. Venomix, stary, nie wiem o co chodzi. Dobra, dawaj, wchodź, lecimy tam, nie możemy o tym rozmawiać tutaj. Już jesteś gotowy? Dobra, leci dezynfekcja. Dobra, teraz ja lecę. Czekaj, no, dezynfekuj. Dobra, koks. Dobra, wchodzę do środka, uwaga. Tu, patrz, książka. Co? Ja poszedłem tam. Nie, ja tam nie wchodzę. Tam jest wejście tylko w tym stroju, co ty masz. Ja tam nie mogę wchodzić. Tam, gdzie jest nasze obserwatorium komputerki. Tam. Przeczytamy spokojnie. Dobra, w sumie to nie jest głupi pomysł, ale to znowu musimy dezynfekcję przeprowadzić za każdym razem. Przy każdym przejściu. Dobra, jesteś gotów? Wchodzisz? Dobra, uwaga, dezynfekcja. Czekam już tutaj, no. Dobra. Siadam sobie na swoim krześle i uwaga, czytam. Venomix, stary. Venomix receptura. Ja nie wiem o co chodzi. Jeżeli wy wiecie o co chodzi z tym Venomixem, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, ale ja nie wiem, dobra, czytam. Venomix. Ej, to chodzi o skład chyba. Bo jest tak, woda, łza gasta, Wither Rose, kryptonite. Oko Endu i Venominium. Kryptonite? Co to było to kryptonite? No to jest to zielone. Ja też to mam, to jest to. To potrzebujemy. O kurde stary, to koks. Musimy zrobić dziś... Woda łatwo. Co jeszcze tam było? Woda łatwo, łzagasta... Będzie... Damy radę. Wither Rose. Nie wiem gdzie można zdobyć Wither Rose'a, ale prawdopodobnie w Netherze mi się wydaje. Withera trzeba będzie zabić. Tak, ale kryptonita mamy, czekaj. Ja bym tak zrobił, czekaj, no nie mogę tego zaznaczyć w sumie, jak, co mamy, ale tak, kryptonite będziemy mieli, łzegasta będziemy mieli na spokojnie, wodę mamy na spokojnie, Withero znajdziemy gdzieś w Netherze, mi się wydaje, oko Endu, to może być ciekawe, będziemy musieli pójść do Endu, stary, żeby zdobyć oko Endu, nie wiem o co chodzi z tym w ogóle, no i Venominium, nie wiem co to jest totalnie, Venominium, ale to jest jakiś kluczowy to musi być coś, ponieważ jest napisane jako, a nie, oko Endu też jest napisane drukowanymi, tak jak Venominium, ale widzisz, jest szósty składnik Venominium i to wszystko tworzy Venomix. To jest mega podobna nazwa, więc to będzie coś miało wspólnego ze sobą. Ej, dobra, to się tu nieźle się tu zapowiada teraz, co my tu będziemy musieli robić. Co? Co tu jest? Nie, to ja przygotowałem, ale to kiedy indziej ci pokażę. To jeszcze to jest za... To kiedy indziej. Teraz nie klikaj, to nie wolno, bo to prowadzi do destrukcji wielu rzeczy. Dobra, chodź tutaj. Chodź. Musimy zrobić skrzynkę gdzieś... O nie, czekaj, no idź się pierwszy zdezynfekuj. Gotowy? Ale wyszedłeś. No dawaj. Dobra. Ja przychodzę tu. Dawaj mnie tam zamknąć, to musi się, dobra, zamknęło się. Dobra, no.
Dobra, i teraz tu musimy stare to gdzieś schować. Tu musimy gdzieś to schować, żeby tutaj... Nie ma skrzynki tu żadnej. O no. Kurczę, dobra, przygotujemy to na następny raz. W każdym razie, w tym odcinku to by było na wszystko. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, więc trzymcie się ciepło i przypominam jeszcze raz o Twitchu i o moim kanale Szczypson Plus. Tam możecie, prawda, wbić, obejrzeć sobie Among Usa. Już tam jest odcinek ten dzisiejszy, więc zachęcam. Linki wszystkie są w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.